Po co ten eksperyment? No proszę Państwa, to nie chciałem, żebyście zajmowali się wyłącznie eksperymentami myślowymi. Czasami warto się pobawić w eksperyment realny. Chciałbym Państwu uświadomić jedną rzecz. Jeśli kwasy są tak bezpośrednio znane, to dlaczego nie widać tak szybko koloru książki Filipa Goffa na temat panpsychizmu? Albo mamy bezpośrednią znajomość kwaliów i choć ta okładka jest w polu widzenia, Państwo mogli zobaczyć ją absolutnie w środku pola swojego widzenia, jest dużo. To nie jesteśmy świadomi tego koloru. Znaczy, mam bezpośrednio znajome kwalia, odbieramy je, ale nie jesteśmy ich świadomi. Wtedy istnieją niepostrzegane, nieświadome kwalia. To jest dosyć osobliwe rozwiązanie, czyli kwalia okazują się jakościami przeżyć świadomych, które mogą być nieświadome same w sobie. To nie jest sprzeczność, ale podkreślam to, nie sprzeczności pojęciowej. To jest tylko po prostu dosyć osobliwe. Albo nie mamy bezpośredniej świadomości, znajomości kwaliów, a wtedy to oznacza, że kwalia nie są znane bezpośrednio. Czyli nie są tak naprawdę niczym takim magicznym. To jest wszystko zapośredniczone przez inne rodzaje wiedzy, więc to jest nic szczególnego. Podlega funkcjonalizacji i tak dalej, bo bezpośredniość jest absolutnym kluczem do wszystkich argumentów, które twierdzą, że kwalia można poznawać tylko bezpośrednio. Swoją drogą, prawdopodobnie gdyby nie opierali się zwolennicy kwaliów przy tej bezpośredniości, to nie mogliby twierdzić, że jest jakaś absolutna wada teorii innych niż kwaliofilne w odniesieniu do świadomości, to znaczy eksperyment z Marią by się nie udawał, bo wszystkie inne teorie, no teorie są po prostu zawsze zapośredniczone i one nigdy nie dają tego wyniku z Marią, jaki by się chciał. Moim zdaniem tak naprawdę ten eksperyment dlatego właśnie nie działa, że teorie jako takie mają charakter intersubiektywny, powtarzalny, komunikowalny, więc nigdy nie są przedmiotem wiedzy bezpośredniej. A to znaczy, że te wszystkie eksperymenty, które mają pokazywać nam, że coś istnieje, jakaś wada w jakiejś rodzaju teorii, która nie mówi nam, jaki jest bezpośredni przeżywany charakter czegoś, no to tak naprawdę to nie jest wada teorii omawiającej jakąkolwiek ontologię, tylko po prostu różnica między teorią a bezpośrednim postrzeganiem, która być może nawet nie jest tak ścisła i taka ostra, jakby twierdzili zwolennicy kwaliów, jakby twierdził też. Jak pokazuje nam Dennett, ta różnica może być bardziej rozmyta, być może bardziej kwestią stopnia, ta bezpośredniość, niż kwestią czegokolwiek innego. Dlaczego mówię, że to może być kwestią stopnia? No stąd to się bierze, że możemy, proszę Państwa, mieć wrażenie, na przykład, jeśli ktoś Państwu na przykład opowiadał jakieś rzeczy, że Państwo to przeżywali. Można łatwo mieć fałszywe wspomnienia. Bardzo interesujący przykład przedstawia w jednej z swoich książek, bodajże Około umysłu, Oliver Sacks, powiadając, że pamięta naloty na Londyn w czasie II wojny światowej, ale wie skądinąd z obiektywnych wskazówek tego, jak w dzieciństwie podróżował po Europie i podróżował po Wielkiej Brytanii przede wszystkim, oczywiście po Europie nie mógł podróżować w trakcie II wojny światowej. Tutaj troszeczkę za szeroko zasugerowałem, też oczywiście Wielka Brytania nadal jest w Europie, nawet po Brexicie i nadal w trakcie II wojny światowej. Niemniej, no, sugestia prawdopodobnie była zawarta taka, że, nie był, że podróżował szerzej niż tylko po samej Wielkiej Brytanii. No, mówiąc krótko, w pewnym momencie rodzina Olivera Sacksa wyjechała z Londynu. Tam został tylko jego brat i jego brat mu opowiadał tych nalotach, ale on tak dobrze opowiadał, że on przypomina sobie to wszystko, no i mógłby przysiąc, że to bezpośrednio przeżywał. Nam bardzo trudno odróżnić bezpośrednie rzeczy od tego, co jest nam znane przez opis, więc to prawdopodobnie nie jest aż tak stopniowalna rzecz. Na pewno żywość wspomnień nie sygnalizuje o ich prawdziwości, to jest rzecz już zbadana psychologicznie. To jest bardziej rozmyta różnica. Tak czy inaczej, podsumowując, zwolennik kwaliów musi stanąć przed takim dylematem. Albo przyjmiemy istnienie nieświadomych, bezpośrednio postrzeganych kwaliów, albo kwaliów, które są zapośredniczone przez wiedzę, ale wówczas wszystkie te argumenty dotyczące Marii nie działają i właściwie one muszą się wywrócić bardzo szybko, ponieważ nie można twierdzić, że istnieje coś takiego jak bezpośrednie kwalia. Przestają być takie nadzwyczajne te kwalia. One są w każdym kolejnym, no, czym próbujemy badać naukę.
Zdaniem Deneta to jest nierozwiązywalny dylemat dla zwolennika akwarium. Ale zobaczymy, czy on jest taki nierozwiązywalny, bo być może niektórzy chcą tę żabę ze smakiem połknąć.